recykling nie wystarczy. Co roku statystyczny Polak wytwarza nawet 332 kg śmieci. Z kolei mieszkaniec regionu obsługiwanego przez Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku Białej wytwarza rocznie około 376 kg. Wielu z nas postrzega odpady jako problem, który rozwiązujemy po wyrzuceniu śmieci do worka lub pojemnika. Jednak to tylko początek skomplikowanego procesu, jakim jest gospodarowanie odpadami. Aby przetwarzanie odpadów i odzysk surowców były możliwe, w Polsce powstały nowoczesne zakłady zagospodarowania odpadów. Zakład działający w Bielsku Białej z powodzeniem osiąga wymagane poziomy recyklingu. Niestety, mimo wdrażania nowoczesnych technologii i norm środowiskowych, nie wszystkie odpady można ponownie wykorzystać w ramach odzysku lub recyklingu. Część odpadów po procesie sortowania nie może trafić do procesu przetworzenia z różnych przyczyn, na przykład zawierają substancje utrudniające recykling lub zanieczyszczenia. Szczególnie problematyczne są zmieszane odpady komunalne. Wprawdzie i z nich można wysortować surowce wtórne, ale tylko 15% trafi do recyklingu. Co dzieje się z resztą? W większości pozostałe odpady trafią na składowiska, gdzie będą rozkładać się setki lat. A to najmniej pożądany sposób postępowania z odpadami. Od składowania do spalania. W wyniku zapisów unijnej dyrektywy wprowadzono obowiązek zmniejszenia do 2035 roku ilości składowanych odpadów komunalnych do maksymalnie 10% całkowitej ich masy. Koszty społeczne, środowiskowe i ekonomiczne funkcjonowania składowiska są trzykrotnie większe w porównaniu do nowoczesnej spalarni odpadów. Dlaczego? Ponieważ składowiska stanowią duże źródła niekontrolowanej emisji metanu, czyli gazu cieplarnianego przyczyniającego się do globalnego ocieplenia. Jeżeli składowisko nie jest wystarczająco zabezpieczone, to odcieki mogą skazić glebę i wody gruntowe. Dodatkowo odpady na składowisku rozkładają się dziesiątki, a nawet setki lat, a wraz z ich rozkładem tracimy coś jeszcze. Zmagazynowaną w odpadach energię, którą można by odzyskać. I właśnie dlatego zakazano składowania niektórych odpadów komunalnych, charakteryzujących się palnością porównywalną z paliwami kopalnymi. Natomiast za racjonalne i bezpieczne dla ludzi oraz środowiska rozwiązanie problemu składowisk uznano termiczne zakłady przetwarzania odpadów, czyli spalarnie. Dziś spalanie odpadów w skali przemysłowej to kluczowa technologia pomagająca uporać się z wciąż rosnącą masą śmieci w najbardziej rozwiniętych krajach świata. Co ważne, tam gdzie spalarnie odpadów funkcjonują od dawna, składowiska odpadów niemal nie występują. Tak jest choćby w północno-zachodniej Europie. Na przykład w Belgii, Holandii, Szwecji, Danii, Austrii czy Finlandii, gdzie główną rolę w zagospodarowaniu odpadów odgrywają recykling i spalanie odpadów z odzyskiem energii. Aktualnie w Europie 96 milionów ton odpadów rocznie poddawanych jest termicznej obróbce z odzyskiem energii i ciepła. Dlatego też władze Bielska Białej rozważają budowę takiej instalacji. Można w niej będzie odzyskać energię z odpadów, która następnie trafi w postaci energii elektrycznej i cieplnej do lokalnej społeczności. Mieszkańcy aglomeracji beskidzkiej, którą tworzą trzy powiaty, to jest Bielski wraz z miastem Bielsko-Biała, a także powiaty Żywiecki i Cieszyński, wytwarzają łącznie około 250 tysięcy ton odpadów rocznie, z których około 100 tysięcy ton rocznie można poddać termicznemu przekształceniu zamiast je składować. Dodatkowo pozwoli to na zatrzymanie podwyżek cen zagospodarowania odpadów. Obecnie na świecie działa kilka tysięcy zakładów termicznego przekształcania odpadów. Z tego niespełna 500 znajduje się w Europie, a blisko 2000 w samej Japonii. W niektórych krajach Unii Europejskiej, takich jak Niemcy, Szwecja czy Holandia, ilość spalanych odpadów osiąga poziom od 35 do 60%, a na składowisko trafia jedynie 1% śmieci, czyli głównie resztki frakcji mineralnej. W innych państwach, choćby w Japonii czy Szwajcarii, termiczne przekształcanie odpowiada za zagospodarowanie 70% odpadów komunalnych. Obecnie w naszym kraju funkcjonuje 9 zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych, zwanych spalarniami odpadów. Poza tym trwają prace budowlane dotyczące tego typu instalacji w Gdańsku oraz Olsztynie. Jednak to wciąż za mało, by sprostać unijnym wymogom i ograniczyć liczbę składowisk. Potrzebujemy o wiele więcej takich obiektów, dlatego rozpoczęła się rozbudowa spalarni w Warszawie, a wkrótce mają powstać również w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w Rzeszowie oraz we Włocławku i być może w Bielsku Białej.
Instytut Ochrony Środowiska podkreślił, że w kontekście spełnienia wymagań recyklingu i odzysku odpadów, w tym redukcji składowania odpadów do 2035 roku, minimalna moc przerobowa instalacji termicznego przekształcania odpadów w Polsce musi wzrosnąć z około 1,5 miliona ton obecnie do ponad 4 milionów ton odpadów w 2034 roku. Dlatego istnieje konieczność budowy kolejnych tego typu nowoczesnych obiektów. Rozwiewamy mity o spalarniach. Pierwszy mit związany z termicznymi zakładami przekształcania odpadów, który należy rozwiać jak dym, to kwestia rzekomego zanieczyszczania powietrza przez spalarnię. Nic bardziej mylnego. Instalacje termicznego przekształcania odpadów muszą spełniać niezwykle rygorystyczne normy emisji spalin. Wymagania dotyczą m.in. stosowania systemów oczyszczania gazów odlotowych w oparciu o najlepsze dostępne techniki. Obowiązkiem osób nadzorujących pracę spalarni jest stała kontrola i monitoring emisji zanieczyszczeń, a także informowanie o tym lokalnej społeczności oraz organów kontrolujących. Dane o aktualnych emisjach publikowane są na bieżąco w internecie, a także często demonstrowane na elektronicznych tablicach stawianych przy spalarniach. Dodatkowo zaawansowane technologicznie systemy oczyszczania stanowią około 30% kosztów budowy spalarni. A to gwarantuje odpylanie spalin, usunięcie szkodliwych gazów, tlenków azotu, metali ciężkich oraz związków organicznych. Ponadto spalanie odpadów w takiej instalacji następuje w temperaturze około 1000-1200 stopni Celsjusza, co powoduje utlenienie dioksyn oraz furanów. W efekcie spalarnie spełniają najbardziej rygorystyczne normy emisji zanieczyszczeń. W związku z tym to, co ulatuje w niebo z kominów spalarni, to w ogromnej większości para wodna. Eksperci podkreślają, że ewentualna spalarnia w Bielsku-Białej będzie elektrociepłownią, dla której paliwo będą stanowić odpady nie nadające się do recyklingu, pochodzące z aglomeracji beskidzkiej. Proponowane rozwiązania technologiczne tej instalacji, czyli kocioł o tzw. ruszcie schodkowym, mają zapewnić ograniczenie do minimum negatywnego wpływu spalarni na środowisko przy zachowaniu restrykcyjnych norm dotyczących emisji zanieczyszczeń. Dla porównania warto dodać, że głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Polsce są gospodarstwa domowe. Zanieczyszczenia wydobywające się z kominów domów są określane mianem niskiej emisji, ze względu na wysokość uwalniania trujących związków, wynoszącą maksymalnie do 40 metrów. W wyniku spalania w domowych piecach różnego rodzaju paliw, w tym niestety odpadów, do atmosfery trafiają dwutlenek węgla, tlenki siarki, tlenki azotu, a także pyły zawieszone. Mit drugi – uciążliwość dla mieszkańców. Doświadczenia wynikające z wieloletniej eksploatacji kilkuset spalarni odpadów komunalnych w Europie dowodzą, że zamieszkiwanie w pobliżu tego typu instalacji nie wiąże się z żadnym dodatkowym ryzykiem ani uciążliwością dla ludności. Warto zauważyć, że zazwyczaj wielkie zakłady powstają na obrzeżach wielkich miast. Ale spalarnie odpadów nie muszą. Na przykład w Wiedniu czy w Tokio spalarnie działają w ścisłych centrach miast. W Kopenhadze, w Danii, funkcjonuje spalarnia, której dach został ukształtowany tak, aby odgrywał rolę całorocznego stoku narciarskiego. Z kolei spalarnia odpadów w Austrii, nie dość, że położona w samym centrum Wiednia, to jeszcze odznacza się baśniowymi zdobieniami i malunkami, co zupełnie zaskakuje w odniesieniu do zakładu przemysłowego. Dobrym przykładem jest też czeski Liberec, którego ukształtowanie terenu jest zbliżone do Bielska-Białej. Również tam funkcjonuje instalacja służąc odzyskowi energii z odpadów, położona w bliskiej odległości od zabudowań mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Natomiast w Polsce instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Poznaniu oraz w Białymstoku funkcjonują w otoczeniu osiedli mieszkaniowych. Dodatkowo pozostałości po spalaniu odpadów, czyli żużel, popioły i inne resztki są odpowiednio zabezpieczane lub zagospodarowane. Na przykład z żużli odzyskuje się metale żelazne i nieżelazne, a część wykorzystuje się w postaci dodatku do kruszywa budowlanego. Mit trzeci. Spalanie odpadów nie ma na celu tylko unicestwienia odpadów, aby uniknąć ich składowania. Tu chodzi o coś więcej, o niemarnowanie energii tkwiącej w odpadach. W procesie termicznego przekształcania odpadów w ramach tzw. kogeneracji wytwarza się jednocześnie energię elektryczną oraz cieplną. Dodatkowo część tak wyprodukowanego prądu i ciepła traktuje się jako zieloną, a więc czystą energię.
Powstający w spalarni odpadów ciepło przekazywane jest do lokalnej sieci ciepłowniczej, a energia elektryczna trafia do sieci elektroenergetycznej. W ten sposób spalarnia nie tylko rozwiązuje problem zagospodarowania śmieci nie nadających się do recyklingu, ale i zwiększa bezpieczeństwo energetyczne obszaru, który obsługuje. A korzyści z tego czerpią również mieszkańcy. Po pierwsze, termiczne przekształcanie odpadów to najtańszy sposób na ich utylizację, co przekłada się na stabilizację opłat za odbiór odpadów ze względu na posiadanie przez samorząd realnego wpływu na poziom cen za termiczne zagospodarowanie tych odpadów. Po drugie, znacząco zmniejsza się zapotrzebowanie na powierzchnię niepożądanych składowisk. Po trzecie, energia odzyskana wskutek spalania odpadów w dużej mierze trafia do domów ludzi, którzy te odpady wytworzyli. I jest tańsza z uwagi na lokalność jej wytworzenia. A zatem, czy jest się czego bać? Na pewno nie nowoczesnych zakładów odzysku energii z odpadów i ich wpływu na środowisko, w tym na społeczność lokalną. Ograniczajmy więc ilość wytwarzanych odpadów, ale też nie marnujmy energii drzemiącej w odpadach.